Harmona została zwolniona z dyspozycji startera numer 11. I ruszyły! Niezły start na czele Neomena, na ostatniej pozycji Kalebria. Pozostały mocno skupowane. Neomena do frontu wysunęła się Semani. Semani na drugiej pozycji Indian Wells. Na trzecie Electrobeat, Datsun, Neomena, Tudul, Cicero, na końcu Dardara razem z Kalebrią. I 1400 metrów do celownika. Semani na drugiej pozycji Indian Wells, na trzeciej Datsun, blisko Neomena, Tudul, Electrobeat razem, ale stawka galopuje mocno zgrupowana. Semani, Indian Wells, na trzeciej pozycji Neomena, następnie Datsun, Tudul i 1000 metrów do celownika, Electrobeat, Dardara tam razem, taki ścis na końcu, ostatnia Kalebria. Na około 900 metrów przed celownikiem, na czele galopuje Indian Wells, tam, ależ tam mocno konie galopują i wielki ścisk jest w tej czołówce. Indian Wells, Semani, Neomena, Tudul, Datsun, razem to wszystko na przedostatniej pozycji Electrobeat. Na ostatniej Kalebria i wyjście na prostą, bardzo, bardzo szeroko, największym kołem Tudul. Ucieka Indian Wells, finiszują Semani, nie ma przejścia Datsun. Niestety tutaj polem Tudul. Tudul i Dardara i Cicero. Tudul jest na czele. Nadal Tudul, Tudul, Cicero, Dardara, Tudul, Tudul, Dardara, Cicero. Tudul wygrywa wyścig jak chce. Dardara na trzeciej pozycji Datsun, następnie Cicero, Neomena, Electrobeat, Semani i na końcu Kalebria.